Cześć, witam wszystkich moi drodzy w najnowszym odcinku, takim bardzo przyjemnym odcinku, do którego założyłam aż mój ulubiony sweterek, ze względu na to, że dzisiaj będziemy się zajmować tematem, który bardzo mocno wiąże się z moim dzieciństwem i podejrzewam, że z dzieciństwem bardzo wielu z was, widzów. Mowa tu bowiem o ukochanych przynajmniej przeze mnie muminkach, które uwielbiałam oglądać w dzieciństwie do tego stopnia, że nawet zrobiłam aż dwa filmy na kanale na temat muminków, na temat komiksów ze świata muminków oraz gier ze świata muminków, które możecie oczywiście nadrobić po tym filmiku, a dzisiaj będziemy się zajmować czymś niespodziewanym troszeczkę dla mnie, ponieważ nie wiedziałam, że w ogóle będę chciała robić o tym film, do momentu, w którym nie zobaczyłam reklamę kolekcji Domku Muminków w internecie. Dlatego też w dzisiejszym odcinku, którym można byłoby zatytułować Internet made me do it albo Internet zmusił mnie, żeby to zrobić, zaprezentuję wam najnowszą kolekcję Muminków od D'Agostini. A że pierwszy numer zeszytu kosztował całe 5 zł, to stwierdziłam, czemu nie? Spróbujemy. Zawsze chciałam mieć w domu dom muminków i razem z nimi przeżywać niesamowite muminkowe przygody, a zdecydowanie już najbardziej chciałam mieć oczywiście Wuczykija, mojego ulubieńca i mój młodzieńczy pierwszy w życiu crush. To coś zdecydowanie mówi o tobie, kiedy twoim pierwszym zauroczeniem jest bezdomny facet włóczący się po dolinach. Przy czym ja nie znalazłam tej kolekcji absolutnie nigdzie w okolicy, ani w kioskach, ani w Empikach, więc nie do końca wiem, jak ta kolekcja wygląda wyeksponowana właśnie na przykład w kiosku. Zamówiłam bezpośrednio u D'Agostini i przyszła do mnie paczka od razu z pierwszym i drugim numerem i przetestujemy sobie, zobaczymy, czy jest to warte, czy wygląda fajnie. I opowiem wam troszeczkę o tej kolekcji. Jeżeli na przykład sami wahacie się, widzieliście tak samo jak ja reklamę w internecie i nie jesteście pewni, czy chcecie zamawiać tę kolekcję. Z pierwszym numerem kolekcji, który kosztuje całe 5 zł, wiadomo, na początku ta cena zawsze jest nieco bardziej atrakcyjna, otrzymujemy figurkę muminka i otrzymujemy także łóżko, które stoi na poddaszu. Do złożenia oczywiście samodzielnego, ponieważ najważniejszą i chyba głównym radością całej tej kolekcji jest fakt, że możemy cały ten dom samodzielnie złożyć od podstaw aż po sam czubek dachu, co jest według mnie fajnym doświadczeniem, ponieważ ja na przykład bardzo lubię składać rzeczy, lubię układać Lego, lubię też sama budować różnego rodzaju konstrukcje. W dzieciństwie uwielbiałam na przykład składać żaglosy, a teraz przerzuciło mi się to na domy muminków. W zeszycie znajdziemy całkiem obszerną instrukcję, jak powinniśmy złożyć to łóżeczko, przy czym nie ma jeszcze kleju, bowiem klej pojawia się dopiero w numerze drugim. Muminek nie jest duży, ale w sumie duży nie powinien być. Zrobię wam kilka zbliżeń, a za chwilę na pewno będziecie mogli się przyjrzeć. Trzyma on kwiatka, ewidentnie chce go wręczyć pannie Migotce, co zresztą widać na tej ilustracji, która prezentuje nam przekrój całego domku, kiedy już całkowicie go złożymy. Ale zanim go złożymy, to troszeczkę potrwa. A drugi numer już jest zdecydowanie bardziej obfity, ponieważ tym razem zawiera figurkę mojego ulubieńca, czyli Wuczykija, jego namiot, a także schody, które prowadzą do domu muminków, wieszak i elementy werandy przed głównym wejściem. Zatem mamy tu znacznie więcej elementów i dodatkowo mamy wspomniany klej, który będzie nam zdecydowanie potrzebny do złożenia całości, więc bardzo dobrze, że w ogóle się tutaj znalazł, bo trochę jak zobaczyłam pierwszy numer, to się zestresowałam, że muszę sobie znaleźć sama klej właśnie gdzieś w jakimś sklepie modelarskim, ale na szczęście twórcy kolekcji jak najbardziej zadbali o to, aby ten klej znalazł się właśnie w tym zestawie. Zeszyty za każdym razem posiadają całkiem obszerne instrukcje, jak powinniśmy składać te elementy, więc z tym nie powinno być problemu, jeżeli tylko dokładnie się przyjrzycie, ale także mamy drobne informacje na temat muminków, początków ogólnie całej tej historii, domu muminków i najprawdopodobniej wszystkich postaci. Nie mam pojęcia, czym wypełnią tak naprawdę wszystkie numery, ponieważ ma być ich całkiem sporo. Za chwilę sprawdzę w zeszycie dorzuconym do tej kolekcji, ale myślę, że muminki to jest na tyle szeroka historia, o czym świadczą choćby nawet właśnie filmiki, które stworzyłam na ten temat, że na pewno wystarczy tego materiału, aby wypełnić wszystkie te numery. Rozkładówka. Do numeru pierwszego jest dołączona całkiem konkretna rozkładówka naszego domu, który możemy obejrzeć w całej okazałości, jak on będzie wyglądał i fajnie, że można zdjąć jedną ścianę, żeby zobaczyć sobie ten domek w momencie, kiedy go już całkowicie ukończymy. Jeżeli na przykład chcemy, to on może stać ze ścianą założoną, tak jak na tym obrazku, czyli na przykład nie widać środka, ale jeżeli chcemy pokazać komuś wnętrze,
I te wszystkie niesamowite rzeczy, które dzieją się w domu muminków, to możemy zdjąć ścianę i pokazać właśnie zawartość. W zeszycie dołączonym do numeru pierwszego mamy kilka takich podstawowych informacji na temat domu, jak choćby nawet wysokość całej budowli, która będzie mierzyła 68 cm oraz średnicę, która będzie wynosiła 25 cm dla samego domu, natomiast wraz z werandą będzie to 36 cm. Więc będzie to całkiem spora budowla i wypełni całkiem sporo przestrzeni w domu, więc musicie wziąć to pod uwagę. O czym ja to, bo kurier przyszedł i przyniósł kolejną fajną rzecz, którą chcę wam pokazać, ale to później, jak nagram materiał o muminkach. W dodatkowym zeszycie mamy też informacje, jak ten domek będzie wyglądał, ile ma pięter, jakie elementy się składają na cały ten domek, co dostaniemy ogólnie w całej kolekcji, więc jest tego sporo i myślę, że będzie całkiem dużo zabawy, biorąc pod uwagę, że musimy zbudować sobie samodzielnie tą konstrukcję, która będzie trzymać nasz domek od samych podstaw do samego finału. Ponieważ ja to zamawiałam bezpośrednio na stronie D'Agostini, nie widzę tutaj takiego jakiegoś specjalnego zeszytu, który tłumaczy mi, ile będzie elementów kolekcji, ile to będzie wszystko kosztować. Wiecie, rozumiem, nie chcieli tego dołączyć, żebym za bardzo się nie zastanawiała nad tym, czy powinnam kontynuować przygodę z muminkami, czy być może porzucić ją bardzo szybko. Ale tutaj znalazłam taką maciupką karteczkę, w którym bardzo drobnym druczkiem znajdują się te informacje i postaram się wam je bardzo szybko streścić. Wow! Okej. I są to informacje, które na pewno będziecie chcieli usłyszeć, ponieważ pierwszy numer tego magazynu kosztuje 5 zł, co jest naprawdę bardzo, bardzo dobrą ceną. Drugi numer kosztuje już 20 zł, co jest już znacznie wyższą ceną, ale zrozumiałe, że jednak trochę elementów, jak drewniana weranda, klej, figurki, jednak będą troszeczkę kosztować. Natomiast najważniejsza według mnie jest informacja, że od numeru trzeciego ten magazyn będzie kosztował już 55 zł. Co zdecydowanie oznacza, że nie jest to tania zabawa, ale teraz najważniejsze pytanie. Ile będzie numerów w kolekcji? A będzie ich 110. Teraz szybko sięgamy po kalkulator i liczymy, ile to faktycznie wyniesie na przestrzeni całej kolekcji. Uwaga! O, wow! Sporo, zdecydowanie sporo. Dużo, bardzo dużo. Zdecydowanie jest to kolekcja dla osób, które uwielbiają i kochają muminki i które są zadeklarowanymi diehard fanami muminków. Natomiast też jest kwestia, że wydaje mi się, że jest to kolekcja dla osób, które po prostu lubią sobie składać. Z jednej strony można powiedzieć, że jest to dużo, ale z drugiej strony weźmy też pod uwagę, że tych numerów miesięcznie będzie się ukazywać 2. Co, kiedy rozłożymy to na 2 numery miesięcznie, będzie wynosiło 110 zł, więc jeżeli rozłożymy to na okres 12 miesięcy, to nie będzie aż tak mocno odczuwalne. Nie mam pojęcia, jak będzie z wydawaniem tej kolekcji, ponieważ wychodzi na to, że ta kolekcja będzie wychodzić dobrych kilka lat. Do tej pory nigdy nie kończyłam takich kolekcji, muszę się przyznać, ani też nie kontynuowałam, więc nie wiem, czy ta kolekcja w ogóle dotrze do końca, ponieważ jest to spory okres czasu, długi okres czasu i też nie potrafię wam odpowiedzieć w tym momencie na pytanie, czy ona faktycznie się zakończy. Najprawdopodobniej oczywiście D'Agostini jest zobowiązane, że jeżeli kontynuujecie kolekcję, to oni muszą ją wydać aż do ostatniego numeru, przynajmniej dla tych subskrybentów, dla tych, którzy prenumerują faktycznie te numery. Natomiast czy będzie się ona ukazywała w kioskach aż tak długo? Nie wiem, jeżeli znacie więcej kolekcji D'Agostini, które się skończyły, możecie napisać, bo tak jak powiedziałam, ja nigdy tak naprawdę żadnej nie kontynuowałam. Z reguły próbowałam kilka pierwszych numerów, a potem rezygnowałam, a najczęściej było tak, że kupowałam dosłownie jeden ten numer za 5 zł, a potem porzucałam w ogóle pomysł po zobaczeniu właśnie ceny końcowej całej kolekcji. Oczywiście jest możliwość zamówienia tej kolekcji w prenumeracie i wtedy te numery będą tańsze, więc cała kolekcja będzie tańsza. Jest też opcja zamówienia tak zwanej wersji premium, która da nam dodatkowe figurki muminków i trochę więcej gadżetów, które pozwolą nam rozszerzyć swoją kolekcję muminkową. Jak choćby nawet książkę z opowiadaniem muminków, co jest bardzo fajnym dodatkiem dla każdej osoby, która po prostu tym tematem się pasjonuje i naprawdę bardzo chce. Natomiast jeszcze jednym elementem takich kolekcji jest to, że to jest fakt, że możemy sobie złożyć taki dom sami. Więc z jednej strony możemy się czepiać, że cena jest całkiem spora, ale z drugiej strony to jest właśnie ta magia samodzielnego składania, samodzielnego ułożenia takiego
domu muminków, a potem postawienia go w domu i chwalenia się wszystkim, że sami go zbudowaliśmy. Natomiast jeżeli chcecie wiedzieć, co będzie w numerze trzecim, to będzie to dach werandy przed głównym wejściem, piec kaflowy, koszyk i figurka małej Mi. Co też jest fajniutkim zestawem, który będzie można sobie na pewno złożyć samodzielnie i w przyszłości przygotować się do złożenia całego domu. Przyznam, że kiedy tak przeglądam, ile tych elementów tutaj ma być w każdym numerze, to aż jestem trochę zaskoczona, że tych numerów będzie aż 110, bo mam wrażenie, że całkiem sporo jednak dodają do jednego numeru, ale możliwe, że po prostu czas to zweryfikuje. Ja jestem też trochę zbyt optymistyczna. Zatem tak prezentują się dwa pierwsze zeszyty kolekcji D'Agostini, Dom Muminków, zbuduj sobie go sam. I teraz najważniejsze pytanie, co wy myślicie na temat tej kolekcji? Bo ja myślę, że to jest całkiem fajna alternatywa dla osób, które pasjonują się muminkami. Przypominam, muminki to anime, przynajmniej animacja, więc każda osoba, która na pewno w dzieciństwie jarała się anime i w pewnym momencie swojego życia dowiadywała się, że muminki to anime, na pewno pała miłością jednak do tej animacji, już nie mówiąc o tym, że była to jedna z fajniejszych według mnie animacji dla dzieci dostępnych jako dobranocki, więc myślę, że bardzo dużo osób może być zainteresowanych taką kolekcją, ale pytanie, czy wy jesteście zainteresowani, czy uważacie, że jest to kolekcja warta swojej ceny, czy uważacie, że kompletnie nie, nie planujecie jej oczywiście kupować, czy planujecie ją dokończyć aż do ostatniego numeru i potem chwalić się właśnie tym domem w swoim domu. Po zakończeniu tego odcinka pokażę wam na pewno, jak składałam sobie te elementy, ponieważ mam już dwa numery, mam klej, mogę podjąć się tego zadania. Zatem czekam na wasze komentarze. Czas rozpocząć dyskusję, czy kolejna kolekcja D'Agostini ma sens. Natomiast ja bardzo dziękuję wam dzisiaj za oglądanie. Mam nadzieję, że spędziliście miło czas, dowiedzieliście się czegoś, dowiedzieliście się być może o tej kolekcji. Skomentujecie ten filmik i wyrazicie swoją opinię, natomiast ja na dzisiaj bardzo dziękuję wam za to, że jesteście. Do zobaczenia już w kolejnym odcinku, ale zanim spotkamy się ponownie, pamiętajcie, aby najpierw zasubować kanał, zalajkować to wideo, udostępnić go, jeżeli oczywiście macie ochotę. Kliknijcie też dzwoneczek, który przypomni wam o najnowszych filmach. Zostawcie komentarz i najważniejsze, przeczytajcie sobie coś fajnego albo pograjcie sobie w coś fajnego w międzyczasie. Dzięki raz jeszcze i